Ohejo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3, w którym, jak mówiłem, pokażę wam dwóch opcjonalnych bossów i na początek pokażę wam też, jak do nich dojść w ogóle. Tak więc cóż, jesteśmy w tej chwili w lochach Irith Hillu. Tam, przed nami, tam u góry, jest pierwsze ognisko, które jest w tych lochach i od niego trzeba zacząć, żeby dojść do tego miejsca. Jeśli wcześniej całą lokację zbadaliście dokładnie, to tutaj będziecie mieli pootwierane drzwi i tak dalej. I tak. Trzeba od ogniska lecieć tędy, na drugą stronę, potem tutaj w lewo, zeskoczyć na dół i dotrzeć do tego miejsca. A potem idziemy przez te drzwi, które sobie wcześniej otwarliśmy. I jedziemy na górę. Znaczy na dół, przepraszam. Jedziemy na dół. Tu. No właśnie. I docieramy do tego miejsca. Tutaj, jak pamiętacie, na dole był ten spam tych, co. No. Co życie wysysają. Tam na dole, tam ich chyba z sześciu było coś takiego i to było denerwujące strasznie. Tak więc dochodzimy do tego miejsca. No i tutaj mamy figurkę smoka. No i tutaj też mam wiadomość, że spróbuj gest. No właśnie. No i gest, którego potrzebujemy, zdobywamy przy Oceriosie, konkretnie za nim. Tam wtedy, jak pokonaliśmy Oceriosa, to poszliśmy dalej, no i mieliśmy typa, który sobie właśnie tak siedział. I od niego nauczyliśmy się, znaczy od jego trupa nauczyliśmy się tego gestu. I teraz go musimy użyć tutaj. Pyk. Teoretycznie powinno zadziałać. Zadziałało. Okej, no i jesteśmy. Tak troszkę zaskoczył mnie brak jakiejkolwiek animacji. Ogólnie to jest sorry za mój głos, ale po prostu tak mnie męczył niesamowicie katar cały dzień. I tak mi to też gardło zarżnęło po prostu, że mówić nie mogę za bardzo. Ale wiesz o to, mam duszę, świetnie, idziemy na górę. Ja w tej lokacji nie byłem kompletnie, nie wiem co tu będzie, nie wiem co mnie zostanie, widzę zajebisty zamek już. I pierwszego przeciwnika. Wow, byle nie zginąć. Nie. Byle nie zginąć. Okej. Oj. Dobra, gdzie jest bonfire? Ja chcę bonfire. Serio, szybko, jak najszybciej. Nie chcę tu zginąć. Potem biec znowu tutaj. Mamy przedmiot. Klejnot błyskawic, nice. Już w ogóle grają na nasze przybycie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Oho. A, tam będzie chyba bonfire, tak. Tak, bo co prawda. Tak strzelam. Dobra, po przedmiot zaś się wrócimy może. Bo i teraz. Kość. A, dobra, i chodźmy tam. Znaczy tak. Lokacji sobie nie sprawdzałem, ale widziałem ją chyba na jednym filmie, wiecie, tak przez urywek dosłownie. Na jednym filmie z multi po prostu, jak tam patrzyłem. Śmieszne sceny. I tak, tego typa sobie załatwimy. Albo on nas załatwi. Dobra,
trzeba go zabić normalnie, bo ja tak to zginę zaraz. A, wyleczmy się. Jak mówię, tutaj powinno być ognisko zaraz, tak więc... Estusami się nie przejmuję za bardzo. Mam nadzieję, że tu będzie ognisko. YOLO! Auć! Jest ognisko! Rozpal! Może umierać. Może umrzeć. Dobra. O, tak na YOLO kompletnie. Dobra, udało się. Strasznie denerwujące oni są. Też. No dobra, przynajmniej jesteśmy na miejscu. YOLO. Tylko gdzie moje dusze? A moje dusze są tutaj. Jak miło. Mamy żar. Mamy tam przedmiot, który mnie kusi. Tak więc myślę, że ich pozabijamy teraz, skoro mam okazję. Okej. Teraz tutaj nie chcę, żeby mnie wyczaili też. Grudka tytani tu niech będzie, spoko. Może być. I na górę. Droga jest zamknięta. Super. Dobra, to zobaczmy tutaj przedmiot. Grudka. Hej ho. Dobra. Mocniejszy typ. Szkoda mi ich. Troszkę. Tutaj ludzie ginęli. No w sumie, jeśli nie poszli tak jak ja, tylko od razu głównym wejściem, to tak, po pierwsze ten typ na nich spadał pewnie. Stąd. Mamy dźwignię, pewnie nie działa. O kurde. A tego to ja się nie spodziewałem. To tak ochoczo nas przyjmą tutaj. Przy tą pierścień. Dobra, pójdziemy sobie. Ale o przeciwniku nie łaska powiedzieć, tak? No to co, tyle tutaj, wchodzimy. Teraz dopiero się zacznie. Już to widzę. Oho. Zabójcy smoków. I smoczek. Cześć. Miło cię poznać. Boss, okej. Kurde! To tak, wiem, że można ją bardzo szybko zabić. Bo zaspoilerowałem też. Problem w tym, że nie wiem jak. Znaczy nie pamiętam. Wiem tylko, że można. Trzeba gdzieś wejść. Nie wiem gdzie. Wiecie co? Robimy YOLO. O, nice. Inni przeciwnicy w komnacie bossa. Lubię to. Teraz oni mnie zabiją zamiast bossa, dobra.
Nie, nie, nie. No w sumie... To tak. No, zrobię sobie sprint. Ominę przeciwników. Może coś mi to da. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Nie, tu zejście nie ma sensu. Okej, chyba znalazłem wejście na górę. Auć, auć, byleby nie zginął. Goddammit. Dobra. I teraz którędy? Raczej nie tu. A może i tu? Okej. Kurde, druga walka z bossem na jednej mapie. Hosiu. Auć. Dobra. I gdzie mam iść? Dalej. Ho, ho, ho. Tutaj mogę zejść na dół? To ma sens? Nie, to nie ma sensu. To nie ma żadnego sensu, bo robię kółko. Lul. Dobra, chodźmy tu. Tam jest dwóch. Jejku! Co on ma? Dobra, YOLO! Żyjemy. Auć! Dobra, spoko. Żyjemy. Wiwerna jest gdzieś, gdzie nie dosięgnę. Może mam tu biec. Zobaczymy, czy mogę przejść. Nie, nie mogę. Drabina. Szybciej! Dobra. Nim zrzucam z Estus jak głupi. Ale staram się przeżyć. Tak kompletnie przy okazji. YOLO! Serio? Mam cię! Ah, nice! No. Był i padł.
Okej. Okay. I przyniosłem je gdzieś dalej. Super. Bo mam ognisko. Nice. Mam 28 tysięcy dusz. Czyli nie idziemy tam do tych typów, którzy mnie zabiją, tylko wracamy do kapliczki. To jest najlepsze, co mogę zrobić. Tam wiem, że przedmioty pozostawiane, ale za bardzo nie chcę mi się po nie biegać nawet. Najwyżej później tam pobiegnę. A teraz... dobra. Level. For a world without fire. For an end to the linking of the fire. Then call upon me. I am a firekeeper, and I tend to the flame to the very end. Thou hast given me eyes, and such it was they showed me. Chwila, jeszcze raz. Ashen one, if when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without fire, for an end to the linking of the fire, then call upon me. I am a firekeeper, and I tend to the flame to the very end. Thou hast given me eyes, and such it was they showed me. Ah, dobra. Very well. Then tak, no. To wiem. Dobra, wiecie co? Ja będę musiał sobie przejść ogólne zakończenia. Bo widzę, że... chyba mogę ją przywołać przed walką z tym bossem ostatnim. I ona wtedy... no, albo mi pomoże, albo nie. Znaczy, pomoże mi. Ja mam strzał. Weźmy sobie gdzieś tak z... 200 ich. Coś koło tego. Niech będzie 200. I tych sobie weźmy 78. Dobra. Świetnie, no i cóż. Myślę, że tym jest zakończony ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego odcinka z Dark Souls 3, gdzie pójdziemy pewnie na drugiego bossa. O, tam jeszcze nas przyjaciel zmarł. Już. Możemy z niego przedmiot wziąć. A nie. Mogę dalej go używać. Znaczy go używać, no tutaj te przedmioty zamieniać. Niemniej. Okej. Okay. Weź przedmiot. Dobra, przedmioty nie będę brał. Pewnie mogę zebrać piec transpozycyjny, ale nie chcę go zabierać. No i cóż, wracamy tam, gdzie byliśmy. A, chwila. Jeszcze to mogę. Nie mam. Dobra, podróżuj. Do mauzoleum się udajemy teraz i cóż. Ha, w tym miejscu kończymy odcinek. Jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnego odcinka z Dark Souls 3. Bye, bye!